moi drodzy, mamy nową tradycję. Będziemy rozdawać t-shirty za free pod każdym nowym odcinkiem. Co trzeba zrobić? Wystarczy, że będziecie posługiwać się swoim zmysłem wzroku, jak jaszczą. Będziecie nad swoją ofiarą. A waszą ofiarą, moi drodzy, są nasze loga, które będą pojawiać się przez całą emisję naszego odcinka. Policzycie, podacie wartość i odbierzecie t-shirt za free. Siemanko, czyli witacie w kolejnym autotreningu odcinku mojej autotreningowej świry. Moi drodzy, dzisiaj będziemy polerować wydech. Czyli pokażę wam, jak możemy uzyskać ten fantastyczny efekt, który mamy tutaj, a właściwie początek tego efektu, który możecie zobaczyć w tym miejscu, względem nawet nie zmatowiałego, ale oryginalnego tumika, który został zakupiony przez nas. Czyli on realnie, dokładnie w taki sposób, moi drodzy, wychodzi. A ze względu na to, że będę montował tą puszkę do siebie, no to chciałbym, tak można powiedzieć, uzyskać customowy look. Widzieliście już zapewne odcinek na temat polerowania tumika, który jest dosyć mocno zniszczony, albo końcówki, która jest bardzo agresywnie nadgryziona przez ząb czasu, przez pryzmat samej rdzy. A tutaj można powiedzieć, że mamy taki ołomowy tumiczek, z którego możemy zrobić coś jeszcze ładniejszego, czyli jest taki, można powiedzieć, diament, który trzeba oszlifować. Co jest nam niezbędne? Maszyna polerska, w tym wypadku, moi drodzy, ja wybieram rotację. Dlaczego? Dlatego, że ruch jest, można powiedzieć, jednostajny i niezaburzony przez żaden skok, więc będzie to wygodne, szczególna wibracja negatywnie by wpłynęła na to, że chociażby mam ten tłumik odkręcony, więc dodatkowo musiałem go jeszcze trzymać. Stąd też rotacja będzie idealna, mało tego, mamy, moi drodzy, możliwość zamontowania 80, 50 i 30, tak samo różnych filców polerskich, a także różny gąbek. Co mi to daje? Daje to, moi drodzy, dużą przewagę nad samą zwykłą maszyną typu Dual Action, która ma 125-150, a oddzielnie każdy inny możliwy rozmiar, czyli 80, a potem takie mikro, nano polereczki, które mają ten skok na poziomie tam 30-50. A tutaj, moi drodzy, wszystko w jednej maszynie. Stąd też wszystkim wam polecam, aby, jak chodzi o korekty właśnie jakichś drobnych, mniejszych elementów albo specyficznych miejsc wykonywać na maszynie rotacyjnej, jeżeli nie chcecie posiadać multum detailingowego sprzętu. Dlaczego zatem zaczynamy? Tak naprawdę, moi drodzy, od cuttingu, czyli będziemy ciąć. Czym tniemy? Tniemy, moi drodzy, agresywną pastą polerską. W tym wypadku tutaj bez reklamy mamy po prostu metal polish, a potem, moi drodzy, pastę finiszową do metalu, którą możecie po prostu kupić, wpisać na internetach nazwę po prostu Metal Polish, jak chodzi o pastę cuttingową, i to będzie wystarczające. Ja będę musiał sobie tutaj pomóc oto magiczną szczoteczką. Wszystko teraz będziemy teraz robić na bieżąco. Mam nadzieję, że nic nam się nie wysypie, czyli będziecie mogli zobaczyć, jak ten efekt będzie powstawał. Rzucam sobie filc. Świeży, akurat idealny dla was pod odcinek, żeby nie było wstydu. Jak chodzi o czyszczenie filcu polerskiego, moi drodzy, no to tutaj on jest tak naprawdę po użyciu nie do doczyszczenia. Możemy go oczyszczać, tak? Ale realnie, ostatecznie nie jesteśmy w stanie do końca, tak, ściągnąć. Tak jak widzicie, ten jest wyczyszczony, był prany, ale resztki metalu, które w nim są, są nie do usunięcia. I trzeba się z tym pogodzić. Musicie po prostu z tym żyć. Pasta nałożona. Przechodzimy zatem do cięcia. Pozwolę sobie dziada obrócić. I możemy zaczynać korektę. Składamy pastę. Podłożymy w takim razie jeszcze, moi drodzy, pod spód jakiś ręcznik, dlatego że niestety, tak jak zresztą wam wcześniej jeszcze mówiłem, Dual Action, wyobraźcie sobie, jaką wibrację by powstała na Dual Action, a nawet tutaj na rotacji niestety nam delikatnie przeciąża. Więc idę, przygotuję i wracamy za chwilę. A więc, moi drodzy, zaczynamy korektę.
moi drodzy, zakres obrotu w przypadku tej korekty 1,2, 1,3 wystarczający jest, aby uzyskać odpowiedni efekt, aczkolwiek możecie eksperymentować oczywiście z wyższymi obrotami. Dlaczego? Dlatego też, że mały pad to mniejszy obręb, a właściwie okrąg do zatoczenia przez cząsteczkę ścierną, jak chodzi o jej pracę, stąd też mniejsza siła cięcia. Oczywiście w teorii 80-125 nie jest to jakoś kosmicznie odczuwalne, żebyśmy tutaj mówili o jakimś kilkakrotnie słabszej sile cięcia, aczkolwiek możecie testować, próbować i tyle. Idę, moi drodzy, po papier. Dlaczego po papier? Będziemy docierać papierem, a nie mikrofibrą, dlatego że mikrofibra wtedy musiałaby pójść do wyrzucenia. Albo też i przyniosę specjalną mikrofibrę, którą poleruję wydechy, która jest takim odrzutem już po wcześniejszych pracach przy lakierze. No i moi drodzy, jest nieźle, aczkolwiek część elementów jest tutaj do poprawienia. Trzeba troszeczkę dłużej popolerować. No i wracamy. Moglibyśmy użyć teoretycznie bardziej agresywnych środków. Nawet i papieru ściernego, takiego jak widzieliście we wcześniejszym odcinku o tumiku. No ale nie o to chodzi. Autotaling to nie jest zawsze super turbo agresywne, albo szczególnie nie jest to super turbo agresywne podejście, jak chodzi o formy ścierne. To jest raz, a dwa, chodzi o to też, żebyście sami mogli to w miarę szybko i łatwo zrobić. Na razie ten efekt jest naprawdę dobry. No, troszeczkę trzeba po prostu dłużej popracować. Teraz, moi drodzy, spójrzcie, jaki mamy efekt. Oczywiście poszedłem tutaj hologram. Hologram pokażę Wam, jak usunąć za chwilkę. Jednocześnie lewa strona puszki względem prawej. Efekt dla mnie jest wystarczający. Dla niektórych może być fenomenalny. Tak naprawdę efekt jest lustrzany. Mimo tego, że nie jest to idealne odbicie, widać troszeczkę. Można by powiedzieć, jeśli byśmy odnosili się do lakieru samochodowego, że jest to jakaś forma odkurzu lakierniczego, skórki pomarańczej itd., itd. No tutaj mamy typowo materiał, który nie posiada żadnego wykończenia, stąd też jest to jego naturalna cecha, a nie będziemy bardziej agresywnie pracować, więc decydujemy się na taki wygląd. Dla mnie osobiście element, który jest pod samochodem i który będzie tylko troszeczkę widoczny, i to nawet nie tutaj, dlatego że to jest ta część górna, więc tego elementu nikt nigdy nie zobaczy. Chyba że kiedyś będę miał ochotę ściągnąć, nie wiem, ten tłumik i sobie go po prostu poglądać dookoła, bądź włożyć do jakiejś gabloty. Realnie tak naprawdę tylko ta część będzie widoczna, którą widzimy tutaj, i ewentualnie troszeczkę puszeczka na dole. No ale jak już robić, to robić cały, żeby było przyjemnie. No i oczywiście tylnia część też nie będzie widoczna, no chyba że będziemy podnosić, jak chodzi o sam samochód. Moi drodzy, widzicie mniej więcej, w jaki sposób pracuje się przy takim elemencie. Teraz będę polerował dalej. Postaram się wypracować i zrobić cały ten tłumik, a potem będziemy przechodzić do wykończenia. Jeśli mi się nie uda, jeśli zabraknie mi czasu, to na pewno cofnę się i zrobię tylko i wyłącznie wykończenie na jakimś pewnym elemencie, żeby zakończyć Wam tą technikę. Tymczasem do zobaczenia za chwilę.
A więc moi drodzy, spójrzcie, jakie hologramy mamy na całym naszym tłumiku, który został już wypolerowany. Staraliśmy się dojść do wszystkich miejsc. Wygląda on całkiem nieźle. U góry mamy już finiszową pastę, która jest nałożona tutaj, więc na to nie zwracajcie uwagi aktualnie. Ale hologramy, tak jak widzicie, są widoczne na każdym elemencie. I teraz będziemy starać się, moi drodzy, je usunąć. Jak to zrobić? Użyjemy do tego gąbki, użyjemy do tego delikatnej finiszowej pasty i musimy wziąć pod uwagę to, aby nie dociskać w ogóle, tak naprawdę tylko i wyłącznie wylizać, w cudzysłowie, ten element, dlatego że starty metal będzie osadzał się na padzie, który mógłby znowu doprowadzić do hologramów. Zaczynamy zatem korektę. Tak jak widać, pad już jest ubrudzony, czyli star część metalu. Przechodzimy zaraz do dotarcia i zobaczymy, jak on aktualnie wygląda. A więc moi drodzy, tłumiczek jest już wypolerowany. Mamy dzisiaj, jak zawsze, można powiedzieć, ciężką godzinę, dlatego że jest dosyć późno. Są pewne niedoskonałości, gdzieś widzę niedociągnięcia, aczkolwiek ze względu na to, że będzie on pod spodem, pod samochodem, to i tak ten efekt jest, moi drodzy, petarda. Usunąłem większość hologramu, co prawda gdzieś widziałem drobniczkę, która gdzieś znajdowała się tutaj w tym paśmie. Gdzieś tam nie mogłem dojść. Przednia puszka jest petarda. Co będzie najbardziej widoczne? Właśnie ten element nas najbardziej interesował. Oczywiście troszeczkę te rury. One tutaj widać, że są w jakiś sposób galwanizowane. Ta warstwa jest delikatnie gdzieś tam lekko popękana. Próbowałem to usunąć. Część udało mi się, a część trzeba było po prostu usunąć papierem ścierem, aczkolwiek powiem wam szczerze, połysk, sami widzicie, pamiętacie, mam nadzieję, że uda nam się złożyć ten film i pokazać wam wcześniej jeszcze te pierwsze kadry, jak nie, to się cofnijcie i zobaczcie, jak wygląda. Parę minut wstecz dla was, a dla nas tutaj parę godzin tego nagrywania. No to, moi drodzy, jest naprawdę, jakbyśmy tutaj ujęli disco polowym jakimś tekstem, Miód Malina. Moi drodzy, no tak wam powiem. Takie żarty się nie trzymają o drugiej w nocy. I tyle, moi drodzy. Więc tłumik jest dla mnie bardzo ładny i bardzo ładnie będzie się prezentował. Jest on aktualnie wystarczający, więc dla was, jak chodzi o sam trick and tips, prosta sprawa. Podsumowując, jest to filc, jest to pasta cuttingowa i jest to gąbka. Po prostu może to być nawet twarda gąbka z pastą finiszową bez docisku, tam jest ważne. No i na tym filcu też uważajcie na docisk, ewentualnie na to, co się pod nim znajduje, bo można sobie zrobić bajzer. My tutaj bajzer zrobiliśmy, musiałem tutaj jeszcze raz delikatniej pojechać, dlatego że było sporo agresywniejszych rys, aczkolwiek też to spowodowało dosyć szybkie doczyszczenie tego elementu, właśnie nie doczyszczenie, tylko usunięcie tej wierzchniej warstwy. Jest przyjemny, look jest przyjemny, dajcie mi znać, jak to wygląda. Czy wam się podoba, czy również podzielacie moje zdanie. Jutro zapewne mój kolega, który będzie montował ten tłumik, będzie w niemałym szoku, dlatego że widział, jak ten tłumik do nas dotarł. I to jest zupełnie inna puszka, moi drodzy, to wygląda naprawdę jak coś customowego. Nawet jest takie coś, taka firma jakaś teraz facebookowo-eliksowa, która de facto właśnie z nierdzewki robi i wszystkie one są w takim właśnie wysokim połysku. To też mi się kojarzy z niemieckimi tumikami E92, które znalazłem. Tam też były takie wersje, nie wiem, Schlidmisch, Midmisch, nie pamiętam, jakoś takie dziwna nazwa i też one były wszystkie w wysokim połysku. No, mi się podoba, puszka będzie wyglądać po prostu fajnie, tradycyjnie, tak. Widać, że ktoś z jakimś takim smaczkiem i charakterem jeździ z tym samochodem, że tam na łapie siedzi jakaś konkretna żyła i wiecie, o co chodzi. Jak to wygląda. Przyżartuję. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek był przydatny w waszym własnym autodetalingu. Do zobaczenia do kolejnych produkcji. Sprawdźcie nasze social media, Instagram, Facebook, jeżeli chcecie wygrać t-shirt pro detailer.
to możecie policzyć logotypy, bądź możecie ich nie liczyć i wejść na sklep solidtanikshop.pl i tam zakupić, moi drodzy, nasz t-shirt. Mało tego, możecie również kupić tam jedyne profesjonalne i ekskluzywne kosmetyki do autokosmetyki, czyli autodetalingu. I tym, moi drodzy, optymistycznym akcentem kończę i do zobaczenia do kolejnej produkcji autodetalingowej w Świerie. Siemaneczko, cześć i na razie.